Przed Wami włoski odcinek i brazylijska samba. Jak Wam idą treningi? Jak idą? Myślę, że coraz lepiej. Do piątku mamy jeszcze trochę czasu, więc jeszcze musimy sporo podszlifować, bo samba to jest szybki taniec i trochę trudny. Ale mamy nadzieję, że w piątek uda się już wszystko dopiąć, prawda? Tak, mi się podoba Twoje pozytywne podejście. Troszkę trudny taniec. Nie, jest masakrycznie trudny taniec. Jest absolutnie nienaturalny w tych naszych tancach, bo tańczymy po prostu na obcasach, prostujemy nogi i zginamy. I do tego jeszcze ta prędkość, nie? Tak, no. Ja myślałam, że czacza jest trudna, ale porównując teraz czaczę i sambę, to czacza był poziom trudności 4, a samba jest myślę jakieś 9. Tak? I co jest 10 trudności? Jeszcze nie wiem. Jeszcze na razie z tego Czeska co Polka, widzę. Myślę, że do każdego tańca podchodzę trochę inaczej. Dowiadujemy się, co tańczymy kolejne, zapominam o tym, co było, skupiam się na nowym i tego nowego staram się nauczyć. Tutaj no, Janek musi mieć dużo cierpliwości, bo samba wymaga jeszcze więcej gadania i uwagi niż to, co się działo do tej pory. I powiedz, na pewno jeszcze więcej macania. Też, zdecydowanie tak. To chyba nie jest problem dla Janka. Nie, ale macania Janka tutaj jest. To też chyba nie jest dla ciebie problem. Nie, musimy po prostu wytłumaczyć niektóre rzeczy, bo czasami w sambie jest tak, że macie inny rytm nogą i inny rytm w ciele. No i to jest, trzeba wytłumaczyć, jak jest to niemożliwe widzieć, to muszę wytłumaczyć i pokazać i pomacać, a nie go pomaca sobie. Tak, ja oglądam Janka i on tak pięknie się rusza, a jak ja muszę to zrobić, to wszystko jest takie kwadratowe jak... Już Joanka jest troszkę przygotowana, bo znamy mieli miesiąc przygotowczy trening, a po prostu niektóre figury się troszkę powtarzają, tylko mają troszkę inną technikę, na przykład w czaczy i w sambie, ale jest rodzaj koordynacji jest podobny, nie? To prawda, tylko trzeba było zapomnieć część rzeczy, która się działa w czaczy, żeby tutaj nie robić przeprostu, tylko zgięte kolana, a to na początku było trudne. No, znaczy nadal jest.